Dzień dobry. Chciałem podzielić się z Wami streszczeniem naszej wczorajszej lekcji na temat prędkości i szybkości. Prędkość i szybkość to są bardzo ważne pojęcia i to, o czym mówimy, stanowi wstęp do zrozumienia drugiej zasady dynamiki Newtona. No bo pierwszą, mam nadzieję, mamy już za sobą i trzecią też mamy już za sobą, a teraz czeka nas druga. No więc co wiemy o prędkości? Przypominam, rozmawialiśmy już przy okazji wektorów o tym, że prędkość jest przykładem wektora, ponieważ ma nie tylko wartość, ale i kierunek. Pamiętacie, samochody jeździły po rondzie i kierunek ich prędkości, to w którą stronę jechały, stale się zmieniał. Więc prędkość to jest taka wielkość fizyczna, która niesie ze sobą naraz dwie informacje. Nie tylko o tym, jak szybko jedzie samochód, ale też o tym, w którym kierunku się porusza. Czy fizyk by powiedział, nie tylko o tym, jak szybko porusza się ciało, ale też w którym kierunku. No i w praktyce, jak to wygląda? Tu mamy fragment mapy, trasa z Krakowa do Warszawy. Jedziemy E75, to jest piękna dwupasmowa droga. No i ten nasz samochód się porusza, porusza się w konkretnym kierunku, tak? Tu trochę zmienia kierunek. No, bardzo mocno widać, że zmieni kierunek tutaj za Piotrkowem Trybunalskim. Możemy go troszeczkę najpierw obrócić, żeby rzeczywiście jechał po drodze, a nie gdzieś w stronę pola. No i tu jego prędkość jest skierowana jakoś w tą stronę, prawda? Bo tu jedzie w tą stronę. No a za chwilę, kiedy weźmie ten zakręt, kiedy będzie tu. O. Kiedy tu się pojawi. No to jego prędkość będzie skierowana w tą stronę. No i pamiętamy z drugiej zasady, że zmiana prędkości tu była w tym kierunku, a tu patrzy w tym, więc niewątpliwie się zmieniła. Zmiana prędkości wymaga przyczyny. Tą przyczyną Newton zidentyfikował z działającą siłą. No więc niewątpliwie na samochód musiała zadziałać jakaś siła, skoro zmienił tak w ten sposób swoją prędkość, ale my na razie zaczniemy od prostszej koncepcji, od czegoś, co jest liczbą. Od czegoś, co jest liczbą i co jest po prostu szybkością. No, macie samochody, rodzice mają samochody, jeździcie samochodami, widzicie, że tam są wskaźniki takie, które popularnie nazywają się prędkościomierzami, ale tak naprawdę pokazują, z jaką szybkością jedzie samochód. Nie mówią nic o tym, w którym kierunku jedzie. No i jak to wygląda? Tu jesteśmy na tej samej drodze. Jesteśmy na tej samej drodze. To jest tor ruchu samochodu, pamiętacie? Tak, zbiór punktów, po których samochód się czy ciało się porusza. A droga przebyta przez to ciało, czy przez samochód, to jest długość tego toru, którą przebył. No i będziemy sobie obserwować ten samochód, jak on się porusza. Może tu się przesunę, to będzie najprościej. Jak on się porusza, i będziemy obserwować, jak rośnie liczba kilometrów, którą pokonał. Powiedzmy, że startuje z tego miejsca. Zrobiłem sobie tutaj wykres, czas, a tutaj przebyta droga. Czas jest w jakichś jednostkach. Będę starał się śledzić ruch tego samochodu w takich samych jednostkach czasu, co tyle samo czasu, i droga też w jakichś jednostkach, powiedzmy, że w kilometrach, ale to nie jest w tej chwili tak bardzo istotne. No i co się dzieje? No, samochód zaczyna w tym punkcie. Tu postawiłem jeden czerwony punkt. Ruszył. Klon to jest tutaj, tak? Dobra.
Ach, nie to się udało sklonować, przepraszam. To jednak muszę się przesunąć gdzie indziej, to może. No tak to. Muszę trafić w samochód, a nie w co innego. Teraz trafiłem. Dobrze. Nie, przepraszam. Jeszcze źle. Dobrze. Samochód przesunął się tutaj. No, w jakimś czasie przejechał jakiś odcinek, więc droga, którą pokonał, wzrosła, prawda? Więc pojawił się pierwszy punkt tutaj. Troszeczkę pewnie będę musiał go przesunąć wyżej, żeby potem coś zobaczyć. Dobrze. Teraz jedziemy dalej. Po drodze samochód, tu są jakieś roboty drogowe, więc na pewno zwolnił, tak? Przejechał tu. No, zwolnił, więc tej drogi w tym samym odcinku czasu przybyło troszeczkę mniej. Przybywało jej wolniej, prawda? Tutaj przybyło aż tyle drogi, a pomiędzy tym a tym punktem przybyło tej drogi mniej. W związku z tym pewnie tak to wyglądało. No dobrze, teraz w następnym odcinku czasu samochód się naprawdę rozpędził, bo to jest dobra droga, ja tamtędy sporo jeździłem. Kierowca nacisnął gaz do dechy i dojechał tutaj do początku tego, na żółto jest takie zagęszczenie ruchu. W związku z tym drogi w tym kolejnym odcinku czasu przybyło. Przybyło i to przybyło sporo. Tyle powiedzmy, tak? No, zgęszczenie ruchu to jest zgęszczenie ruchu przed kolejnymi robotami drogowymi. No, w związku z tym samochód znowu zwolnił, a więc z tej drogi przybywało teraz wolniej w kolejnych dwóch odcinkach czasu. No i przejechał w końcu za roboty drogowe. Kierowca zadowolony. Musimy go tutaj troszeczkę obrócić, bo nam już wyjeżdża za... O tak, żeby tak ładnie jechał po tej drodze. Dobra. Tego też obrócimy. O, dobrze. No... Dalej kierowca znowu, no właśnie, teraz przez chwilę okazuje się, że zmęczył się kierowca, zjechał do stacji benzynowej na kawę. W związku z tym przez następny odcinek czasu drogi w ogóle nie przybywało. Droga była taka sama. No i samochód się nigdzie nie przesunął. No po czym ruszył. Po czym ruszył do przodu i znowu jechał szybko, tylko musimy mu zmienić, obrócić go. O, bardzo dobrze. Jechał szybko i w kolejnym odcinku czasu tej drogi przebytej było znowu więcej. No i jechał tak sobie dalej z dużą szybkością. Spieszył się, miał spotkanie, może jechał do Eureki na spotkanie, nigdy nic nie wiadomo. Rotate. Dobra. Więc znowu jego... może troszeczkę za szybko mów, tak? Nie chcemy, żeby kierowca zarobił mandat za przekroczenie prędkości. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz. Samochód ruszył, tutaj rozpędził się, dobry kawałek, tu trafił na roboty drogowe, ruszył stąd, jechał dość szybko, potem pierwsze roboty drogowe, przejechał te roboty drogowe, znowu się rozpędził na dobrej drodze, potem dwa razy przejeżdżał dłuższy odcinek korka, bo przed robotami drogowymi,
Zmęczył się, wpadł na kawę, na stację benzynową drogi nie przybywało, po czym ruszył znowu. No i teraz to, o czym będziemy rozmawiać przez następne dwie lekcje pewnie, to jest pojęcie szybkości, zanim zabierzemy się za pojęcie prędkości. No może przez jedną lekcję. Szybkość to jest po prostu zmiana drogi do zmiany czasu. Ja mówię tutaj o przyroście drogi do przyrostu czasu, dlatego że tych słów w stosunku do szybkości używa się wymiennie. Przyrost, tak samo jak zmianę, oznaczamy tą grecką literą duże D, delta. No i droga to jest S, długość, jak przybywa kilometrów na liczniku przejechanej drogi tego samochodu, podzielić przez delta T. I widać, jeżeli te jednostki czasu były tutaj, te zmiany czasu były takie same, no to tu na przykład szybkość była 0, bo droga nie zmieniła się w ogóle. Tak? Jak mamy 0 w liczniku, to szybkość jest 0. No, tu szybkość była duża, bo różnica drogi pomiędzy tymi dwoma punktami, umówiliśmy się, że mierzymy w tych samym okresie czasu, różnica drogi między tymi dwoma punktami była duża, większa niż tu. Więc na tym odcinku szybkość była mniejsza, na tym była większa, tu znowu była mniejsza, tu była 0, a tutaj znowu wzrosła. No i w ramach takiej zabawy, wypełniliśmy sobie tabelkę. O, taką tabelkę sobie wypełniliśmy. Każdy wybierał sobie jakąś szybkość i liczył, jaką drogę pokona samochód po 10, 15 minutach, 30, 45 minutach i po godzinie. I potem na podstawie chyba obliczeń Jeremiego sporządziliśmy taki wykres. No i to, co jest istotne, że ta droga przebyta, kolejne wartości drogi przebytych po upływie odpowiedniego czasu, to jest 15 minut, to jest pół godziny, to jest 45 minut, to jest godzina. Te punkty wszystkie ułożyły się na linii prostej. Dlatego, że sami żeście zauważyli, że drogę w takim ruchu ze stałą szybkością można policzyć, mnożąc po prostu prędkość przez czas. No jeżeli ciało Jeremiego, pojazd Jeremiego poruszał się z szybkością 600 km na godzinę, no to żeby obliczyć, jaką drogę przejechał w ciągu 15 minut, czyli 1/4 godziny, no to trzeba było 600 km na godzinę pomnożyć przez 1/4 i wyszło 150 km, tak? Następnie tu przez 1/2 godziny, tu przez 3/4 godziny, a tu w końcu przez 1 godzinę. W związku z tym ten wzór, droga równa się prędkość razy czas, pozwala wyznaczyć w takim ruchu ze stałą szybkością przebytą drogę, a jednocześnie wykresem takiej zależności, tu mamy drogę w zależności od czasu, wykresem takiej zależności jest zawsze linia prosta. To są wielkości proporcjonalne. Pamiętacie, mówiliśmy w zeszłym roku sporo o wielkościach proporcjonalnych i to jest przykład wielkości proporcjonalnych. No dobrze, to jeszcze w ramach ciekawostki, a jakby wyglądała taka linia prosta, gdyby prędkość była równa 0? No czas by płynął, a drogi by nie przybywało, prawda? Więc wykres takiego ruchu byłby po prostu linią poziomu. No dobrze, to wszystko chyba. Będziemy ten temat dalej drążyć. A, jeszcze bym zapomniał. Oczywiście ważna rzecz jednostki. No skoro jest u góry. O, tak. Tu. Skoro prędkość to jest przyrost drogi do przyrostu czasu, no to oczywiście jednostki takie jak wynika z tego wzoru, no to jest ułamek w liczniku są metry, a w mianowniku sekundy w układzie SI, więc metry na sekundę, ale oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że
korzystamy z innych popularnych jednostek na co dzień, na przykład no, szybkości samochodu nie wyrażamy w metrach na sekundę, tylko w kilometrach na godzinę. Natomiast niewątpliwie warto wiedzieć i pamiętać, że 10 metrów na sekundę, i to tam liczyliśmy sobie, tak? 10 metrów na sekundę to jest tyle samo, co 36 kilometrów na godzinę. Dobrze, to chyba wystarczy.